klasie w 45 roku po wojnie złożył Mieczysław Sękiewicz z Konina, zmuszony przez Niemców do zakopywania ofiar. Zaprowadzono nas na polanę. Polana ta nie była tak zarośnięta jak dzisiaj. Poprzek polany były wykopane dwa doły. Pierwszy, bliżej duktu, miał długość około 8 metrów, szerokości 6 metrów i głębokości na jakieś 2 metry. Prawie równolegle do niego, na drugim końcu polany, przez całą szerokość był wykopany drugi dół tej samej głębokości. Szerokości na 6 metrów, a długi na 15. Pomiędzy tymi rowami była przestrzeń wolna. Naokoło polany, z wyjątkiem krańca, stały i siedziały gromady Żydów. Ilości ich określić nie umiem, gdyż stali między drzewami. W tłumie były kobiety, mężczyźni, dzieci, matki z dziećmi na rękach. Mówiono mi potem, że pochodzili z getta z Zagórowa. Poznałem jednego krawca i jednego sklepikarza z Konina. Nazwisk już nie pamiętam. Dookoła roiło się od gestapowców. Na dnie większego rowu widziałem warstwę niegaszonego wapna. Jakiej grubości była ta warstwa, tego nie wiem. W mniejszej mogile wapna nie było. Gestapowcy uprzedzili nas, że las jest otoczony przez nich i pilnowany. I jeśli będziemy uciekać, dostaniemy kulę w łeb. Wówczas kazali gestapowcy rozbierać się zebranym Żydom. Najpierw tym, którzy stali obok rowu dużego. Wtedy kazali nagim wchodzić między oba doły, wskakiwać do większego. Biedne matki wskakiwały trzymając dzieci, inne rzucały dzieci do rowu same. Jeszcze inne odrzucały dzieci osobno do dołu, wskakiwały osobno. Niektóre czołgały się u nóg gestapowców, całując ich buty, kolby, karabinów, żeby ich puszczono. Nam kazano chodzić pomiędzy Żydami stojącymi obok mogił i zbierać porozrzucane ubranie i obuwie. Widziałem sceny, jak gestapowcy podchodzili do miejsc, w których myśmy składali zegarki, pierścionki, w ogóle wszelką biżuterię. Brali stamtąd garściami te rzeczy i pchali sobie do kieszeni. W pewnym momencie gestapowcy kazali zaprzestać dalej rozbierać się Żydom, gdyż dół był już pełen. Widać w nim było tylko z góry gęsto stłoczone głowy. Ci z Żydów, którzy się pospieszyli, już byli rozeblani, byli wrzucani przez gestapowców do dołu, na głowy tym, co tam byli stłoczeni. Nadjechało auto ciężarowe od strony czasu, szosy i zatrzymało się na polanie. Na aucie zauważyłem cztery jakby kacie. Następnie Niemcy ustawili motorek, który był prawdopodobnie pompą. Połączyli go wężem z jedną z kadzi, a dwóch gestapowców przeciągnęło wąż od motorka do dużego dołu. Motorek puścili w ruch i tych dwóch gestapowców trzymających węże zaczęło polewać czymś Żydów stłoczonych dużym dołem. Myślę, że to była woda. Widocznie wskutek lasowania się wapna ci ludzie zaczęli się żywcem w dole gotować. Powstał tak niesamowity krzyk, że my, którzy siedzieliśmy przy ubraniach, darliśmy te szmaty i stykali sobie w uszy.
Do strasznego krzyku gotujących się w dole ludzi dołączył się niesamowity krzyk i lament Żydów, którzy czekali na swoje stracenie. Trwało to może 2 godziny, pewno i dłużej. Na drugi dzień rano kazali nam gestapowcy zakopywać dół duży ziemią. Masa ludzka, która w nim była, jakby się uległa, opuściła ku dołu. Ciała były tak stłoczone, że nadal wciąż trzymały się zwłoki jakby w pozycji stojącej. Tylko głowy były poprzechylane na wszystkie strony. Dół zasypaliśmy niedokładnie. Sterczały z niego jeszcze ręce niektórych trupów, jak przerwano nam zasypywanie, dlatego że nadjeżdżać zaczęły samochody ciężarowe i na te samochody kazano nam rzucać posegregowane rzeczy. Już po południu zajeżdżał kilkakrotnie na polane samochód w rodzaju dużej karetki pogotowia. Ciemnoszary, otwierany z tyłu i z wnętrza jego po otwarciu drzwi wysypywały się trupy ludzkie, mężczyzn, kobiet, dzieci, również Żydów. To szare auto obracało mniej więcej 3 razy, w odstępach może godzinnych. Trupy wysypujące się z tego auta były poszczepiane ze sobą jakby w konwulsyjnych uściskach, wykrzywionych pozycjach, z poogryzanymi nieraz twarzami. Widziałem, jak jeden wbił się drugiemu zębami w szczękę, inni mieli poobgryzane nosy lub palce z bólu. Dużo wśród nich konwulsyjnie trzymało się za ręce, widocznie stanowili rodzinę. Te zwłoki kazali nam gestapowcy rozrywać, a gdy się to nie udawało, rozrąbywać, odcinając ręce, nogi i inne części. Następnie musieliśmy układać te trupy w mniejszym rowie, na polanie, warstwami, ciasno obok siebie, na przemian głowami, raz w jedną, raz w drugą stronę. Odrąbane członki kazano nam utykać między ciałami. Przy mnie nałożono 3 takie warstwy. Zwłoki przywożone w szarym aucie były ludzi zagazowanych. Z wnętrza auta i z ubrań czuć było gaz. I my pamiętamy. Kochani, panie.